W końcu pora na sport. Niepełnosprawny kolarz Arkadiusz Skrzypiński po maratonie na Wyspach Kanaryjskich, gdzie zajął drugie miejsce, wrócił do treningów w Szczecinie. Przed nim ponad miesiąc intensywnych ćwiczeń. Potem zaczyna się najważniejszy okres w jego karierze. Szczegóły Krzysztof Samociuk. Najważniejszy jest Londyn i do tego się szykujemy, no bo przez Puchary Świata w tym roku już UCI wprowadziło Puchary Świata i tam będziemy zdobywać punkty również na Mistrzostwach Świata. Bo dla szczecinianina najważniejszy jest start na Olimpiadzie. Po sukcesie w hiszpańskiej Vuelcie Playa Blanca Arkadiusz Skrzypiński przez kilka tygodni będzie dźwigał ciężary. Zima to nie jest dla kolarzy czas odpoczynku. To jest najcięższa praca. Na Wyspach jeździliśmy praktycznie od 7 do kolacji. Tak więc 6-7 godzin treningu to była, że tak powiem, normalka tam. W tej chwili już jest trochę krócej w czasie, ale wiadomo, że przez siłownię, czyli większa intensywność. Już w marcu rozpocznie się seria występów w Pucharze Świata, potem Mistrzostwa Świata w Kolumbii. Te starty mogą i powinny zapewnić kwalifikację olimpijską. Arkadiusz Skrzypiński drogę do igrzysk w Londynie zacznie właśnie od wyścigów we Francji. Trenerowi kadry francuskiej już obiecałem, że jadę tam pobić jego zawodnika. Jeżeli już tak powiedziałem, to bardzo się zagalopowałem, poszedłem naprawdę dalej, powiedziałem, że wygramy ten Puchar Świata we Francji. A jak już dałem słowo, to wypada teraz dotrzymać. Arek obiecuje, że kilka razy pojawi się też podczas wyścigów w Polsce, ale w tym roku będzie to obecność okazjonalna. Szczecin, Krzysztof Samociuk.